Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzanie się tak mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pana poczenie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Oto słowo Boże. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy był na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś moją łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna, jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nic nie ma niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Takie słowa padły w dzisiejszej Ewangelii. Nieraz w swoim życiu przeżywamy chwile trudne, z którymi się męczymy, trudzimy. Czasami pojawia się wtedy nerwowość,
działamy pochopnie i zamiast rozwiązywać sprawę w sposób właściwy, odpowiedni, wprowadzimy więcej zamieszania, chaosu. A wtedy warto zwrócić się do Boga, do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Warto wtedy powiedzieć: Boże, kłopoczemy się, mamy trudne sprawy do rozwiązania. Nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Do Ciebie przychodzimy i Ciebie, Panie, prosimy o moc, o błogosławieństwo. Moi drodzy, przeżywamy Adwent, czas oczekiwania na najpiękniejsze święta chrześcijańskie, święta Bożego Narodzenia. W Adwencie, w okresie Bożego Narodzenia są pewne znaki, które nam przypominają, wyjaśniają znaczenie tych świąt. Takimi znakami są roraty, ale takim znakiem jest także wniesione na początku mszy świętej betlejemskie światło pokoju. Chrystus przychodzi do każdego z nas, by wprowadzać w nasze życie pokój, prawdziwy pokój. Chrystus przychodzi do każdego z nas, by oświecać nasze życie, by pokazywać właściwą drogę, właściwy kierunek. Ale Chrystus działa, posługując się innymi ludźmi. Spotykamy w naszym życiu ludzi dobrych, życzliwych, którzy nam pokazują drogę, którzy nas wychowują. I na szczęście w naszym życiu spotykamy także harcerzy, którzy ten znak, to światło betlejemskie przynieśli do nas, do naszej świątyni, by się nim z nami podzielić. Panie Boże, za naszych harcerzy Tobie dziękujemy, polecamy ich Tobie. Prosimy o potrzebne łaski, błogosławieństwo dla nich, dla ich najbliższych, ale prosimy też o to, byśmy sami włączali się w rozwijanie prawdziwego pokoju, byśmy przyczyniali się do prawdziwego szczęścia, prawdziwej miłości. Amen. Harcerzom, młodszym, starszym, wszystkim tu obecnym, bardzo gorąco w imieniu księży i swoim własnym, a myślę, że także w imieniu wszystkich tu obecnych, dziękujemy za modlitwę, za przybycie, za to, że jesteście, za to, że przynieśliście nam betlejemskie światło pokoju.